Siemaneczko wszystkim, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z Last Day on Earth Survival. Dzisiaj przejdziemy sobie trzecie piętro w bunkrze Alfa i postaramy się pokonać The Blind One. Mam nadzieję, że odcineczek będzie Wam się podobał. Teraz poleci intro i zaczynamy! Dobra, jak wiecie, na samym początku chciałem sprostować wszystko, że to nie są moje save'y, ponieważ ja na swoich save'ach nie mam możliwości na chwilę obecną zagrania, bo gra mi się nie wczytuje. Musimy chwileczkę poczekać, może wprowadzi Kefir jakąś łatkę i w końcu moje save'y się wczytają. Dlatego gram na chwilę obecną na innym koncie, żeby seria była wciąż kontynuowana. Okej, drive, jedziemy. No, tam widziałem... O, paliwko się skończyło. Na YouTubie widziałem pewną fajną rzecz, jak pokonać tego The Blind One. Mam nadzieję, że też mi coś takiego wyjdzie. On tam w pewnym momencie, jak uderzy głową, się blokuje w ścianie. I jestem ciekaw, czy nam to też się uda. A, zapchał motorek. No i potrzebuję jeszcze kilka spray, żeby ukończyć ten pattern Kitty. Co my tutaj mamy w szafkach? Nawet nie patrzałem. Aha, śmieci, dobra. Lecimy do bunkieru. Do bunkierku. Dobra, jesteśmy w bunkrze i zobaczmy może na samym początku, co on tutaj na tym kącie ma ukończone. Nic jeszcze, super, dobra. To teraz sobie pójdziemy tutaj. Otworzymy, activate. Attention, attention. Dobra, protokół aktywowany, super. Teraz co? Musimy iść podbić, z tego co wiem, pierwsze piętro, tak? Mamy bronię, trochę rzeczy jest też. O kurczę, czy od razu na trzecie mogę skoczyć? Zobaczymy. Fajnie by było, jakbym skoczył od razu na trzecie i spróbował tego The Blind One podhaczyć, nie? Ale kurczę, wtedy mi się tutaj ta kanciapa nie otworzy. Bo muszę tego żołnierza na pierwszym piętrze wypuścić bodajże. Dobra, zobaczymy sobie tutaj pierw. Mam kilka glocków, kurczę, powinno pójść jakoś to w miarę. Dobra, a to bloter, dobra, super. Po 10 bije ten glock, nie jest najgorzej, ale szybko coś czuję się skończy. Jest pierwsza blaszka. Okej, co my tutaj mamy? Exploder przyjdzie pierwszy. Dobra, jest exploder. Tego toksika na początku bym podhaczył, nie? Lepiej by było. Dobra. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Nie! Powiem wam, grubo, grubo było. Dobra. Super. To mamy podhaczone. Teraz co? Czy ten glock sięgnie nam do tureta? Super, sięgnął, pięknie. Będziemy mieli czystą drogę. Okej. To mamy ładnie podhaczone. Turet klękł. Zobaczymy, co w skrzyneczce. I chyba jeszcze tą komnatę, co? Z lewej zrobimy sobie na początku. Czy nie będę miał broni? Nie, nie mogę zrobić, bo nie będę miał, kurczę, broni na The Blind One. Dobra, te rzeczy sobie odłożymy. Zjedzmy do fulla marchewek. Pstryk, pstryk, pstryk. Okej, na razie nam tyle starczy. Co tutaj będzie po drodze? Toksiki. I tam jeszcze są cztery toksiki chyba, nie? Naprzeciwko, czy... Kurde, notebook spadł. Ej, mało broni mam. Nie wiem, czy dam radę podhaczyć tym The Blind One. Jak nie, to zaraz jakieś się po bronie wrócę. No co, przecież nie będę świrował tutaj, nie? Ej, jeszcze jeden toksik, dobra. HP, HP. Okej, gitara. Apteczki dodamy. Tu sobie ładnie przebiegniemy. Tego explodera może uda mi się nie aktywować. Dobra, nie widzieli mnie. O, kukła wisi. Dobra. Woo! Jeszcze raz. No, gościu. Woo! Dobra, otwieramy terminal i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Apteczki mam, apteczki mam. Jedzonko mam. Dobra, zaczynamy przedstawienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, tak uderza w ścianę. Okej. Po 8 go bije, spoko, nie jest źle. Tylko z której teraz strony on będzie chciał się leczyć w razie czego?
dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, ładuj w ścianę, stary. O, i tutaj w tym miejscu powinien się gościu zbugować, ale się nie buguje. Dobra. Raz. Dwa. No dawaj, uderz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobra. I teraz ja tu będę uderzał w alarm. Mam nadzieję, że z tej strony pójdzie jeść. Tak, z tej strony. No, odpalaj się alarm. Dobra, alarm odpalony. Teraz idziemy na drugą stronę. Prawdopodobnie teraz będzie z tej strony chciał ten mięso zeżreć, bo on się tym mięsem leczy, nie? Jak ktoś jeszcze by nie wiedział. Wow, wow, wow! Dobra, przyłożył ścianę. Pięknie. Pierwsza broń się skończyła. Jeszcze jeden glock mi został. Kurde, mało go trochę jest. Chyba będzie drugie podejście, wiecie? Z jakąś lepszą bronią. Dobra, gdzie on jest? Tutaj. Okej, on ma co? Połowę HP już? Kurde, rzeczy mi ściągnął. Nie, nie, nie. Dobra, przyłożył w ścianę, pięknie. 300 coś HP mu zostało. Teraz pójdzie się leczyć pewnie. Alarm! Alarma! Dobra, dawaj, chamie, chodź. Raz. Jeszcze raz może mi uderzyć. Dwa, dobra, życie. Trzy. Cztery. Pięć. Dobra. I cała seria teraz w niego. Dawaj, 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 dawaj. O kurde, na pyrkę, na pięści? Słabo będzie na pięści chyba, co? 134 HP, ja pierniczę. Przecież on nic mu nie zostało. Co ja tutaj mam jeszcze? No nic, na pięści z nim. Jechane z hamem, po dwa. Tak? Dawaj, zobaczymy. Kurde, tak go nie atakuje? Dobra. 12 HP, o nie. Dobra. Apteczki, 7 jeszcze sztuk. Hama, ładuj na pyrkę, po dwa. Ładuj go, 112 HP, no nie wierzę, dobra. Nie dam rady chyba tego przejść, wiecie? Dawaj, chamie, tutaj w ścianę wal szybko. Dobra, i na pyrę go. 106, 104, 102. Wow! Ty, ale zadyma jest. Dobra. I na pyrkę! 11 apteczek, dam radę! Ale beka, taka też nie było, żeby go z pięści bić. Pani umie się zamachnąć. Dobra, zamachnął się. Okej. Okay. Apteczka dobrze zużyta, idealnie w tempo. Dobra, dawaj tu w ścianę wal. Raz, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dobra, 16 HP zabieram mu. Mamo, ratuj. Ratuj. Dobra, ładuję w ścianę. Dam radę, dam radę. Dobra, mam go rozpykanego. Dobra. Dobra. Jeszcze raz może mi uderzyć, raz tylko. Gdzie on jest? Dobra, dawaj w ścianę, stary. Sru. 40. Dobra, jeszcze raz mnie uderz. I teraz sobie rzeczy założę, wiecie? Jeszcze raz. HP. Dobra, zmienione rzeczy. Super. Będzie mnie może mniej bił teraz. 40 HP mu zostało. Dobra. Starczy apteczek, super. Dobra, jeszcze raz, dwa razy zaatakuję, tak? Raz, dwa. I ładujesz ścianę teraz, stary, tak? Dobra. Wiedziałem, kurde, wiedziałem, że będzie za blisko. Co za pedalstwo. A tak było blisko, widzieliście? Tyle ma. Brakowało. Musiała się gra zlagować.
Ja pierdzielę, a tak bym go podhaczył na pyrkę z pięści. Dobra, ja idę skołować jakieś rzeczy i zaraz się widzimy. Dobra, jestem z powrotem w bunkrze, patrzcie, jakie rzeczy nadropiłem. Tactical Body Armor, aha, butów nie mam, dobra, są buty, ja boso szedłem taki kawał. O, nasionka, wywalimy. No, kilka glocków, piła, także mam nadzieję, że teraz się uda. I może trofeum spadnie, ciekawie by było, bo jeszcze takiego trofeum nie mam. Dobra, zaczynamy. Później się skoczymy, otworzymy z tamtej strony drzwiczki i wejdziemy tam do komnaty. Zobaczymy, jak na tym kącie w ogóle jest, wygląda sytuacja z tymi broniami. Może jest już coś tam odblokowane. Dobra, tutaj byliśmy. Aha, Frenzy leci od razu. Kurde, niedobrze. Ojeju, na dzień dobry schody. Patrzcie, jak on zapierdziela teraz. Zaba. Są żarty jakie, że tak Frenzy Giant biegał. Ty! Myślałem, że jeszcze mnie uderzy. W ogóle by była beka, co? Jakby mi przez ścianę podhaczył. Dobra. Ja pierniczę, ci jak coś wymyślą, to nie ma pytań, nie w ogóle do update'a. Ty, zabraknie mi korytarza chyba. Ja pierdziele, widzicie to? Kefir, nie męcz mi głowy, nie, z tym las dajem, bo naprawdę to się żarty powoli robią. Okej. Okay. Co tutaj w skrzyneczce zostało? Buty i armor, dobra, buty, armor. To sobie też zjem. Też zjem, okej, okay, super, najedzony pewnie jest do fulla, to tutaj zostawię. Apteczki mamy, trochę broni mamy, więc teraz powinno nam się udać go podhaczyć. Okej. Okay. Tam Exploder niech sobie stoi, kukiełką znowu się pobawimy, hop. Dobra, i czy on jest ten ham teraz? Ty, a gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja się pytam. Dlaczego? To super. Super evencik, nie? Jak ginę, to co on? Też znika? Nie rozumiem tego. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Dobra, trudno. Szkoda. Szkoda, jednak bossa nie będzie. Oj, nie wiem, co się dzieje z tym lasdajem. Coraz dziwniejszy jest. Dobra, mordy, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym update'cie. No i jeszcze raz wam kukłom zabujam, o macie. Jedyny fajny wątek w tej aktualizacji to jest bujanie kukłom. Także pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, cześć!